9 kwietnia w Chorzowskim Centrum Kultury wystąpił babski kabaret Old Spice Girls. To kabaret z kobietami, dla kobiet i o kobietach, pełen zabawnych monologów, dowcipów, piosenek i improwizacji. Dzisiaj tradycja polskiego kabaretu, no w najlepszym tego słowa znaczeniu, trzy wspaniałe artystki z Emilią Krakowską na czele, wspaniałe teksty naszych klasyków kabaretu, czyli tutaj główny satyryk kraju, czy naczelny satyryk kraju, jak mówią Marii Czubaszek, jeszcze wcześniejsi artyści, znani, lubiani w latach 50., 60., jak Julian Tuwim, jak przedwojenny Hemar. To sprawia taką niesamowitą atmosferę, którą być może rzadko mamy do oglądania w Chorzowskim Centrum Kultury i co jest takim bardzo pozytywnym i miłym przeciwstawieniem tego kabaretu, który prezentuje dzisiaj kabaret Neonówka, Ani Mrumru, czy robiące ogromne powodzenie ostatnio kabaret Młodych Panów. Mam nadzieję, że panie, mimo że o wieku pani się nie mówi, które przekroczyło ostatnio na pewno 20 lat, pokażą po prostu, co to jest sztuka aktorska, co to jest prawdziwy kabaret. No jak wcześniej mówiłem, nawiążą do najlepszych tradycji naszych kabaretów, jakby chociażby do kabaretów starszych panów. Sukces tego oryginalnego występu kabaretowego leży przede wszystkim w kreacjach trzech wspaniałych artystek. Barbary Wrzesińskiej, Emilii Krakowskiej i Lidii Stanisławskiej. Mam męża, poszukuję wspólnika z rozkręconym interesem. Gorąca Jola.